Cześć Dorota, niezwykle miło Cię widzieć i w ogóle dziękuję Ci bardzo za poświęcenie. Nie zapaliłaś papierosa przed tą rozmową. Nie zapaliłam, bo już czas rzucać palenie powolutku. Moja droga, a ile Ty paczek dziennie palisz? Bo mamy tę samą miłość, i ja chciałbym z Tobą o tym trochę porozmawiać. Nie, bo to jest takie, zobacz, to jest taki clickbait, nie? Znowu będzie Szelągowska pali 2 paczki papierosów. Nie, Szelągowska chce rzucić palenie, to też jest dobry clickbait. Nie gadajmy o tym, ludzie nie powinni palić szlugów. Jakby żyjemy w kraju, gdzie masz alkohol, który jest rzeczą, która się kojarzy każdemu z celebracją, tylko po to masz 18, żeby się nachlać, a przez alkohol w tym kraju umiera bardzo wielu ludzi rocznie. Mamy fajki, mamy wszystkie inne rzeczy, które niszczą, więc naprawdę wstyd mi, że kiedykolwiek te fajki się pojawiały na moim Instagramie, czy gdziekolwiek indziej. Dziękuję. Czyli trochę się tego wstydzisz swojego nałogu. Ale oczywiście, że tak. No to nie jest nic fajnego, jeżeli coś rządzi tobą, coś, co jeszcze cię niszczy. Dobra, a jakie masz metody, żeby Nie mam jeszcze, jak będę miała, to ci powiem. A testowałaś plastry, nie plastry? Jakieś takie rzeczy? Tak. I co? Tak. I nic. Nie pomogło ci? Jak będę wiedziała, to ci powiem. Dobra, a jaki ty masz stosunek do chorób nowotworowych? No bo Jezu, jaki mam stosunek do chorób nowotworowych? No, w sensie proszę cię, jaki mam? Ale wiesz, bo palisz. Że się no właśnie ci mówię, to jest beznadziejne i złe. No jakby jestem przerażona, więc to widzisz. I teraz wszystko, co mówię, sobie myślę, jak ktoś z tego stworzy artykuł. Ale nie bój się, nikt nie będzie cię atakował i nikt ale nie będzie wyciągał, wiesz, negatywnych rzeczy. Jestem osobą palącą, która zdaje sobie sprawę z konsekwencji palenia, która nie chce już palić papierosów. Jestem osobą uzależnioną od papierosów jakby choroby związane z używkami są czymś koszmarnym, no wiesz, no nie oszukujmy się. Więc tak, natomiast niestety nie jesteśmy na tyle mądrzy, żeby o tym myśleć w momencie, kiedy coś robimy, tylko dopiero potem przychodzi moment otrzeźwienia. Bardzo mi się podobało twoje wystąpienie na scenie. Tam powiedziałaś, że nie powinniśmy wstydzić się swoich chorób. Ty powiedziałaś o nerwicy lękowej i powiedziałaś, że koniec końców wyszło ci to na dobre. Jak możemy rozumieć te słowa? Nie do końca wyszło mi to na dobre. To nie jest tak. Dzięki temu, że przeżyłam życie takie, jakie jest, z tymi rzeczami, które się wydarzyły, jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jestem taka, jaka jestem i to jest okej. Więc ja na przykład nie oddałabym różnych złych wydarzeń ze swojego życia w żaden sposób, bo one mnie ukształtowały i bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć w tym momencie, bo to myślę też daje nadzieję innym ludziom. Kropka. Kropka. Tu kropka. No. A powiedz mi, kto był twoim wsparciem wtedy? Jak ty się z tym borykałaś? Przyjaciele, myślę, że mama na pewno ogromnym wsparciem, ale ja też, wiesz, no, miałam terapeutę. Natomiast w takich momentach jest po prostu cholernie trudno, bo my próbujemy jako ludzie wszystko zrozumieć. Nie da się, nie mając nigdy ataku paniki, zrozumieć go. Trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, że to jest. To jest trochę, wiesz, udajesz, przesadzasz, robisz tego typu rzeczy. Myślę, że należy mówić o zdrowiu psychicznym, o depresji, o nerwicy lękowej, o wszelkich chorobach, bo bardzo ważne jest to, żeby ludzie wiedzieli, jak się w takich przypadkach zachować, kiedy ktoś bliski, czy przyjaciel, czy rodzina, czy partner jest chory, co zrobić, bo to jest duża praca, którą należy wykonać. No właśnie, my nie wiemy, co zrobić. Czego ty wtedy oczekiwałaś od swoich znajomych, od osób, które cię otaczały? Wsparcia po prostu, wsparcia i opieki, ale nie umiem ci powiedzieć, co zrobić, bo myślę, że od tego są specjaliści, którzy się zajmują takimi rzeczami. Natomiast na pewno nie podważać niczyich uczuć, nie mówić weź się w garść, nie podnieść się ładny dzień, nie robić takich rzeczy. Złe? Nie, to jest, myślę, że to jest złe, ale z drugiej strony wolę, jak na takie tematy wypadają się specjaliści. Ostatnio rozmawiałem z panią Kasią Dowbor na temat domów bez łazienki. Czy twoim zdaniem to jeszcze ma rację bytu w dzisiejszych czasach? Ale to nigdy nie miało racji bytu. Kiedyś my rozmawialiśmy o tym, że kiedyś to może jeszcze miało jakieś wytłumaczenie, ale w dzisiejszych czasach to jest bardzo duże zaniedbanie. Znaczy myślę, że każdy człowiek zasługuje na to, żeby mieć ludzkie warunki do mieszkania i to znaczy, że ma w domu ogrzewanie, ma w domu wodę, ma w domu łazienkę. W naszym klimacie, to żyjemy w klimacie, w którym jest minus 20 stopni albo plus 36 i to jest w jednym roku, więc wydaje mi się, że to są godne warunki po prostu. Dobra, ale bo niekiedy te łazienki nie ma ich ze względu na brak funduszy. Czy twoim zdaniem to takie minimalne powinno być jakoś dofinansowane, żeby każdy to miał to minimum? Z gminy, z miasta, skądś tam? Wiesz co, nie chcę wchodzić w polityczne rzeczy, bo to jest jakby kwestia socjalnych mieszkań, kwestia mieszkań komunalnych to jest ogromny temat, ogromny i na pewno też myślę, że należy pozostawić to specjalistom. Myślę po prostu, że każdy człowiek zasługuje na to, żeby mieszkać w sposób godny i żeby mieć możliwość podjęcia pracy. I to wystarczy. Tak. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego.